Wskaż licznik i mianownik ułamka 3 przez 4, czyli po prostu 3 czwarte. Przepiszmy go tak, żeby był większy. Mamy więc 3 przez 4, czyli 3 czwarte. Mamy wskazać, gdzie jest licznik, a gdzie mianownik. Licznik to zawsze liczba nad kreską, w tym przypadku 3. Natomiast mianownik to zawsze liczba pod kreską, w tym przypadku 4. 3 to licznik, a 4 to mianownik. Te nazwy trzeba zapamiętać. Mianownik jest pod kreską, a licznik jest nad kreską. Zastanówmy się teraz, co ten ułamek oznacza. To 3 części spośród 4 części, na przykład pizzy. Mianownik mówi nam, na ile części pizza jest pokrojona. Narysujmy więc pizzę. Niech będzie kwadratowa. Oto kwadratowa pizza. To właśnie oznacza mianownik, czyli liczba pod kreską. Natomiast trójka oznacza 3 z tych 4 części. Spośród 4 części wybieramy 3. Na przykład zjadamy. Jeśli ktoś powie, zjadłem 3 czwarte pizzy, tak się wymawia ułamki, 3 czwarte, to znaczy, że zjadł część pizzy, którą zakreśliłem na niebiesko. Narysujmy teraz okrągłą pizzę. Oto tradycyjna okrągła pizza. Pokroję ją na 4 równe części. Mniej więcej równe. Jeśli ktoś powie, że zjadł 3 czwarte tej pizzy, 3 to licznik, a 4 to mianownik ułamka, całość czyta się 3 czwarte, to znaczy, że zjadł tyle pizzy. Zjadł 3 spośród 4 kawałków. To jest jeden kawałek, to są 2 kawałki, a to są 3 kawałki. Czwórka w mianowniku podaje, ile jest wszystkich kawałków pizzy, a trójka w liczniku podaje, ile kawałków zjedliśmy.